sumiennie podzielić, żeby dla nas wszystkich wystarczyło, żeby nikt nie był głodny w naszej gminie. Dziękuję bardzo. Dobrzynki to dla każdego rolnika jeden z najpiękniejszych dni w roku. To radość i odpoczynek po ciężkiej pracy. W pięknie wykonywanych wieńcach dożynkowych kryje się nie tylko radość z pomyślnie zakończonych żniw, ale też wdzięczność za zbiory, a przede wszystkim głębokie przywiązanie do narodowej tradycji. Ogień chleba, który przed chwilą otrzymałem z rąk starostów dożynek, to także owoc tegorocznych zbiorów. Dziękując za ten wymowny i symboliczny dar, obiecuję dzielić się nim sprawiedliwie. Drodzy rolnicy, szanowni państwo, dożynki to dobra okazja do tego, aby nie tylko dziękować, ale także cieszyć się z tego, co udało nam się razem osiągnąć. Zmienia się Polska, zmienia się także nasza gmina. Wszyscy wiemy, że nie zawsze były to łatwe zmiany. Nie brakowało nam kłopotów i trudności. Nikt nie zakładał, że wszystko da się rozwiązać od razu. Niech wszyscy, którzy wam w tej pracy w jakiś sposób pomagają i są z nią związani, darzyli was większym zaufaniem w ramach takiej codziennej, normalnej współpracy. Thank you.
Thank you.